Ja chciałam tylko tak króciutko powiedzieć o mojej córce, Deborce. I to będzie troszeczkę takie też nawiązanie do tego, co było powiedziane przed uwielbieniem. Debora w nocy miała 40-41 stopni gorączki, dzień wcześniej to samo, no, cały czas na gorączce. I pierwszy raz przyszła mi taka myśl, żeby po prostu nie przyjechać, zostać z nią w domu. No i dziecko leżało i pytam się jej, Deborka, zostajemy w domu czy jedziemy do kościoła? Ona w sekundzie wstała na baczność, złapała swojego lwa, powiedziała, idę się ubierać, jedziemy do kościoła. Także dla mnie to jest taka budująca i trochę prostująca postawa, także bierzmy przykład z Debory.